Parking wielopoziomowy szczególnie ma znaczenie dla pacjentów, którzy przyjeżdżają tak praktycznie z całej Polski, którzy dzisiaj nie mają miejsca do zaparkowania, aby mogli korzystać z terenu Instytutu. Instytut był projektowany na 24 tysiące wizyt. Obecnie Instytut przyjmuje około 90 tysięcy pacjentów rocznie. Także widzimy skalę zjawiska. Dziennie pacjentów do Instytutu przyjeżdża około 2 tysięcy. Razem z osobami towarzyszącymi i pracownikami, którzy przyjeżdżają do Instytutu, cyfra rośnie. W pierwszej kolejności montowaliśmy słupy prefabrykowane, 16-metrowe, więc to były takie największe gabaryty, które mamy na parkingu. Kolejnymi wielkimi gabarytami, elementami gabarytowymi były płyty prefabrykowane, też 16-metrowe, no i tak samo też belki. Belki w osi pierwszej i trzeciej też miały wymiary 16 metrów, to były największe elementy, które montowaliśmy. Na chwilę obecną kończymy montaż prefabrykatów. Została nam nawa BC, ułożenie płyt stropowych sprężonych. Planujemy to skończyć na początku lutego w założonym terminie. Dodatkowo musimy wykonać wszystkie nadbetony, których część już też mamy wykonaną. Żywice, montaż ślusarki i zagospodarowanie terenu. To są te elementy, które pozostały nam do wykonania. Jeżeli chodzi o bieżący jakby status budowy, to prefabrykaty mamy ukończone na poziomie 85%. Nie uzyskujemy jakichś szczególnych sygnałów, żeby praca szpitala była w jakiś sposób zakłócana przez pracę tutaj na budowie. Jeżeli powstaje jakiś drobny problem, natychmiast go usuwamy w taki sposób, żeby szpital mógł funkcjonować tak jak przed rozpoczęciem budowy.